Jedzenie w Minecraft jest ważnym elementem rozgrywki, szczególnie kiedy grasz na trybie hardcore. Fajnie, gdyby dawało coś więcej niż tylko punkty głodu. O, super! Dzisiaj zamierzam przejść Minecraft na trybie hardcore, ale z datapakiem, który sprawia, że jedzenie daje OP przedmioty. Jak sobie poradzę z tym wyzwaniem? Przekonamy się! Pamiętaj, by zostawić suba na kanale, bo lecimy do 900 tysięcy subów, a dla podbicia aktywności łapka w górę również mile widziana. A teraz przejdźmy do odcinka. Jedzenie równa się OP itemy. Hardcore? Wgrywamy datapaka i jeszcze seed. Suby, sykiry, bój. Wiecie co robić. Create new world i lećmy szukać jedzenia. Okej. Znalezienie jedzenia na tym świecie może być trochę trudne, bo nie ma tutaj nawet żadnego drzewa. Ale mamy Ocean Monument. Jej! Tutaj macie seed. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pewnie zauważyliście, że siedzę na innym fotelu. Przedstawiam wam nowy fotel ergonomiczny od firmy Genesis Astat 7. Nowy fotel posiada innowacyjną budowę, przewiewne oparcie oraz w pełni regulowane elementy. Możecie go sobie dostosować jak tylko chcecie. Idealne wsparcie dla waszego kręgosłupa. Blokada przechylenia oraz kontrola góra-dół. Podłokietniki możemy sobie regulować jak tylko chcemy. Przód, tył, prawo, lewo, góra-dół. Model ten występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Więcej informacji o fotelu znajdziecie na stronie i pamiętajcie, że z kodem LIAJ macie 10% rabatu na wasze zakupy. A teraz wracamy do filmu. To w takim razie lećmy szukać jakiegokolwiek pożywienia. Ale w międzyczasie, jak w sumie będę sobie biegł po to pożywienie, pewnie zanim znajdę jakieś pożywienie, wystarczająco zgłodnieję, więc będę mógł akurat zdobyć jakieś OP przedmioty. I tak swoją drogą, przecież mogę sobie spokojnie zebrać kelpy, przepalić je i mieć bardzo dużo jedzenia, a im więcej razy zjem, tym więcej OP przedmiotów zdobędę, prawda? No i to brzmi jak plan. To pozbierajmy więcej kelpów. Przy okazji postarajmy się nie utopić. Dobra, mam prawie stack. A zbierzmy jeszcze trochę. Dobra, stack kelpów zebrany. Możemy lecieć dalej. Mamy też rybcie, ale... wyjątkowo będę się żywił kelpami. I tam mamy drzewa. A to dobry znak. To pierwszy raz, kiedy jestem tak daleko od jakiegokolwiek drzewa. Widzę kozy, ale nie ma żadnej owieczki. A przydałoby się nam łóżko. To pozbierajmy sobie standardowo drewienka. Pierwszy punkt głodu widzę już spadł. To idealnie. Zróbmy sobie drewniany kilof. Zbierzmy trochę kobla. Drewniany kilof sio. Teraz kamienny. Jeszcze trochę kobla. Oraz węgla. Teraz zróbmy sobie piecyk. I przydałby się jeszcze jeden kawałek drewna. Teraz robimy sobie smoker. I przepalamy nasze kelpy. No to w takim razie sprawdźmy, co dostanę za zjedzenie pierwszego kelpa. O, dwa bloki diamentów. No i idealnie to w takim razie robimy sobie diamentowy kilof. Tak, dokładnie. Przyda się. I przy okazji armor. I ewentualnie diamentowy miecz. Nie wiem, czy będę tego potrzebował, ale i tak sobie to zrobię. A z tego zrobimy sobie... Wait. Potrzebowałbym jeszcze trochę drewna. W sumie jeszcze jestem trochę głodny. O! Fajnie, że zrobiłem diamentową klatę. Dzięki, nie potrzebuję. To jest zdecydowanie lepsze. O! I 4 złote jabłuszka. Przyjmę. To w takim razie zróbmy sobie może diamentowe buty? Maybe? Całkiem na najgorszy start. Teraz przydałoby się jeszcze znaleźć jakieś owieczki. Z tego co widzę, owieczek tutaj nie ma. A znowu jestem głodny. O, proszę. Diamentowa motyka i to mi się podoba. Na pewno mi się przyda. O! Akurat nie mam spodni, dzięki. Całkiem przyzwoity łuk. O, wiecie co, w sumie nie musimy iść do netheru, ani polować na endermany. Po prostu mamy oczy kresu, normalnie tako i szukamy twierdzy, tak? Tamtą stronę. Nie no, żartuję, oczywiście od razu tam nie pójdziemy, ale w sumie kierunek zawsze warto znać, prawda? Gdybym miał wystarczająco dużo szczęścia, w ogóle nie musiałbym się udawać ani do netheru. Przy odrobinie szczęścia ukończę Minecrafta w jakieś pół godziny. O, 32 obsydianu. Właśnie akurat tego potrzebowałem. I blok netherytu. Przydałby się smithing table. Moment, jest tutaj żelazo. I wykopmy to żelazo. Przy okazji jeszcze trochę kobla na kolejny piecyk. Teraz możemy przepalić sobie nasze żelazo. Z bloku netherytu robimy sobie sztabki. I właśnie, jak będę miał smithing table, będę mógł sobie ulepszyć wszystkie moje przedmioty również na netherite. Całkiem nie najgorzej. A jedno żelazo przyda mi się do zapalniczki. Może jednak pójdziemy do tego netheru. Dobra, akurat zapalniczkę będziemy mieli. To zróbmy sobie jakiś portal. Portal gotowy i odpalony. A teraz robimy sobie smithing table. Jak ulepszę to w ten sposób? Tak jest, proszę bardzo. Kilofik również się przyda. Jak najbardziej. Miecz także. Do tego jeszcze jakieś buty. No i super. Czuję się o wiele pewniej. W sumie przydałoby się jakąś... A jak to zrobię w ten sposób? Ej, czekaj. Zawsze się zastanawiałem, czy jeżeli mam sztab, zrobię to w ten sposób. Czemu to nie działa? Czemu z tego nie ma po prostu netherite'owej siekiery? Jakby bez sensu. Totalny bezsens. Dobra, to zrobię żelazną. Tak po prostu, żeby ją mieć. I przydałoby się jeszcze mieć strzałę. Dokładnie jedną, bo mam infinity. Dobra, momencik.
Widziałem gdzieś tutaj kurczaki. W sumie właśnie, tarcze również możemy sobie zrobić. Jak na złość nie ma żadnych kurczaków. A dopiero tyle ich miałem. O, jestem głodny. Co dostałem? Nie mam bladego pojęcia. Chyba obsydian. Oj, 32 złote marchewki. Super, teraz nie będę głodny przez dłuższy czas. A to w sumie zjem sobie. O, złoto też się przyda do tradowania z piglinami. Nie no, ale tak serio to daliby jednego kurczaka, co? Mam szkieleta. Szkielet, dawaj. O, dziękuję. Tego właśnie potrzebowałem. No to skoro mamy już strzałę, możemy lecieć do netheru. Eł, ty też dostajesz obrażenia. Zobaczmy, co znajdziemy w netherze. Oczywiście Basal Deltas. Twierdzy nie widzę. To chyba czeka nas mały eksplor. Ten biom mi się kompletnie nie podoba. W sumie możemy to zrobić nieco inaczej. Wykorzystując nasze cztery oczy kresu, będziemy mogli znaleźć Stronghold i tam zrobić sobie portal do netheru, żeby znaleźć, prawda, pozostałe Blaze Rody. Czemu ty do mnie skaczesz? O co ci chodzi? No i czego ty chcesz? Sio, moment, muszę zjeść. Czy ja właśnie dostałem dwie łopaty i kilof? O, fortunka. Nawet fajnie. Sio! Dobra. Tego się pozbędziemy. I jeszcze trochę złota. Całkiem fajnie. Jeszcze trochę muszę zjeść. O, proszę! To mi się bardzo przyda. Jak najbardziej. Dziękuję. Szczególnie na hardkorze. I mamy elitrę. Gdybym miał gunpowder i papier. Czy mogę prosić się o gunpowder? Aha, nie przeszkadzaj. Chcesz mojego łuku potem poczęstować? Patrz. O, widziałeś? Taki łuk. No, nie jakiś tam. Teraz możemy zrobić sobie kartki i... trzy fajerwerki. O tak, to jest... to jest ta ilość właśnie. O, fajnie. Właśnie chciałem się pozbyć tej siekiery. Dzięki. O, i netherite'owa łopata. Przyjmę. To w sumie załóżmy elytrę i lećmy. Gdzieś w tamtą stronę kierowało nas wcześniej oko. I mamy wioskę. Fajnie, przekimam się. Może ja ubiorę w razie czego klatę, co? Dajcie mi spokój! Au, potrzebuję łóżka. Chyba nabiłem trochę tych achievementów. Okej, mamy kolejny dzień. W sumie mogłem zabrać to łóżko. Mamy kowala. O, mogą być tam przydatne przedmioty. Dzień dobry, witam. Trzy diamenty, no i bardzo fajnie. My nie mam co z nimi zrobić teraz, ale to nie ma znaczenia. Jabłka też sobie wezmę, bo czemu by nie. Okej, mam enchantowane złote jabłko. To idealnie. W sumie muszę się pozbyć kilku przedmiotów. To ja bym sobie przepalił większą ilość kelpów, co? Więcej jedzenia to więcej OP przedmiotów dla mnie. Dobra, nie chce mi się czekać. Rzućmy sobie ponownie okiem. Dobra, kieruje nas na ocean. Dziękuję. Nie mam drewna. Pozwolisz, że sobie go pożyczę. Teraz możemy zrobić łódkę. I chyba podniosłem te przedmioty, które wyrzuciłem. Nie potrzebuję, dzięki. W takim razie płyniemy dalej. Mamy mesę i płynę już dość długo, więc wypadałoby rzucić po raz kolejny okiem. W dalszym ciągu w tamtą stronę. No i dobra. Ha, złapałem. Dobra, rzućmy ponownie okiem. Teraz nas cofa. Okej, to już niedaleko. No i pękło. Okej, przyszliśmy stamtąd, przeskoczyłem tutaj, ale kierowało nas w tą stronę. I teraz pytanie, czy to będzie jeszcze gdzieś dalej, czy to właśnie będzie gdzieś tutaj. Bo tu są takie, takie średniawe kordy, bym powiedział. Ale dobra, rzućmy jeszcze raz. Okej, to jest gdzieś tutaj dosłownie. No i dobra, to w takim razie tutaj? Aha! W sumie nie mam wiaderka z wodą, trochę lipa. Nie pomyślałem, wyrzuciłem mój kilof z fortuną, a jest tutaj bardzo dużo złota. Mógłbym je przepalić i wyhandlować sobie z od... A, dobra, nieważne. O, dzień dobry, siemanko, jestem w Stronghold'cie. To teraz musimy znaleźć portal. Okej, pierwszy raz widzę, że aż trzy pomieszczenia były połączone obok siebie. I to te same. Co? A zazwyczaj obok nich znajduje się portal room, ale nie tym razem. Mamy biblioteczkę i w sumie trochę zgłodniałem, więc sobie zjem. O, mam jeszcze trochę złotych marchewek i nie wiem, co jeszcze dostałem. Przydałoby się część rzeczy wyrzucić, bo trochę się już nie mieszczę z tym wszystkim. Czego ja się mogę pozbyć? No same OP przedmioty, trochę ciężko jest wyrzucić cokolwiek. Ale w sumie skoro mam to złote jabłko, to te sobie wyrzucę. Mogę sobie przerobić tutaj na pochodnie, żeby coś widzieć. Okej, nie podoba mi się ten Stronghold. Jak zwykle jeden wielki labirynt. O, czy te są lepsze? Nie, w sumie takie same. To wywalone. Podka szybkości, tak! Gdzie ja biegnę, co ja robię, nie wiem. Dzień dobry, cio, o, a! Zdążyłem! Au! Ender perełka! O! Nawet diamenty znalazłem, proszę bardzo. Nie no dobra, ale tak serio, to gdzie jest ten portal? Tam też byłem, a już myślałem, że znalazłem jakiś secret. No gdzie jest ten portal room? O! Słyszę Silverfisha? Ale go nie widzę. Halo? Gdzie one są? Tu gdzieś? Dobra, przynajmniej zdobyłem trochę gunpowdera. Ale ej, tutaj serio słychać Silverfisha. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie. A stąd przyszedłem! Halo, gdzie jest portal? Jest!
Dobra, rozwalamy i mamy już dwa oczy. Proszę bardzo, to jeszcze dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem jeszcze tylko. Wait, skąd ja mam sześć? Aaa, musiałem dostać Ender Pearl w momencie, kiedy coś zjadłem. Dobra, tylko brakuje mi Blaze Rodu, więc tak czy inaczej sobie nie odpalę tego portalu. Ale mam już Ender Pearly. Ej, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Przepalmy sobie złoto. Zabudujmy sobie tutaj tą ścianę. I zróbmy sobie nowy portal. Mam nadzieję, że tym razem... Sio! Au! Mam nadzieję, że tym razem znajdę twierdzę. To w takim razie pyk, odpalamy i lecimy szukać twierdzy. Znowu Basalt Deltas. Ale z tej strony już nie. Dobra, serio, dawaj twierdzę. Zapiszę sobie kordy portalu. I w sumie jako, że mamy elytrę i kilka fajerwerek, spróbujmy z lotu ptaka zlokalizować twierdzę. Dobra, twierdzy nie widzę, ale tam jest Crimson Forest i chyba jakieś ruiny portalu, więc warto tam zajrzeć. No przecież nie macie ze mną szans, no przecież ja mam potężną zbroję, no co wy, no panowie. Dwa bloki złota i trochę złotych marchewek. Przygarnę. Mamy 37 sztuk złota, może udałoby się... O, i mam jakieś bloki żelaza, nawet nie wiem skąd. I mam drugą elytrę. O, to mi rozwiązuje dużo problemów, chociaż mam tylko 7 fajerwerek, więc to jest akurat lipa, ale przynajmniej mam drugą elytrę. Czy wy możecie dać mi spokój? Jak ciężko może być znaleźć twierdzę? Dobra, zakładam elytrę i lecę. Mamy Warp Forest, Crimson Forest... A twierdzy jak nie było, tak nie ma. Bez elytry byłoby jeszcze gorzej. Zostaw! Ty wściekła świnio ty! Czy ja dostałem enchantowana elytra prot adbre... To tylko fajerwerek bym potrzebował. Dobra, moment. Mam plan. Upoluję sobie więcej creeperów. Ale akurat jest dzień. Super. Gdzie są moby, jakich potrzeba? Dobra, chyba nici z polowania. Ale przynajmniej nie muszę się martwić, że moja elytra się zepsuje. No chyba cię! Sio! Jak się skitrał? No i co? Bastion, no oczywiście! Przecież to jest właśnie to, czego szukam, prawda? O! Przyzwoity miecz wezmę. Nienawidzę tego achievementu. Ach, dobra, to jakby standardowo. Zostały mi tylko dwie fajerwerki i muszę ich naprawdę ostrożnie używać. Aha! Twierdzę mam przed oczami. Okej! Okay. Nie było tematu. Żeby nie używać fajerwerek, podbuduję się trochę i zrobię sobie taką wyrzutnię. Okej, okay. Lecimy. Pięknie! Dzień dobry, Blazy! Wow. Dobra, mój knockback jest trochę za mocny. A nie wiem, ile Blaze Rodów potrzebuję, ale w sumie to nie ma znaczenia. Więcej diamentów! Nie wiem po co, ale biorę. Dzień dobry. Mam looting 10. Dasz mi czaszkę? Co? Gdzie go tam odrzuciło? Dawaj czaszkę! Nawet looting 10 nic nie dał. Dobra, okej. Okay. Halo, gdzie są blazy? No nie! Sio! Dobra, trochę tu ciemno, to zrobię kilka pochodni. Zawsze to odrobinę jaśniej. O! Dzień dobry, blazy. Wścieknięte. Ja! Czekaj, bo się pigment ukręci. Nie podoba mi się to. Dobra, mam 6. I o, 15. Idealnie. Dobra, taka ilość mi wystarczy. Dostałem kolejną elytrę z unbreakingiem. Dobra, to te idą sobie papa. W sumie tego już też nie potrzebuję. Tego też. Okej, okay, to przeróbmy sobie kilka oczu kresu. Mam 6. Czy ja przypadkiem nie potrzebowałem 8? Przydałby się jakiś Enderman. Na szczęście Warp Forest mam pod nosem. Na szczęście mam łódkę. Wsiadaj do łódki. Oho, i teraz poproszę 20 tysięcy enderpereł. Czy ja dobrze widzę, że on nie wyrzucił ani jednej? Looting 10! Minecraft, Minecraft, bo my się chyba nie rozumiemy. Dobra, próba numer 2. O, 5. No i dobra, pasuje. W takim razie muszę się dostać z powrotem do portalu, który był gdzieś... Halo, halo, bez tak... On był gdzieś, tam, tak myślę. Dobra, nie mam fajerwerek. Teraz będzie o wiele trudniej znaleźć portal. Choć z drugiej strony mógłbym zrobić po prostu nowy i sobie wyjść, ale... w sumie? Może teraz będzie noc. Ej, to nie jest głupi pomysł. Szczególnie, że mamy looting 10. Trzeba go wykorzystać. Proszę noc. I znowu dzień. Ale może... Będzie noc zaraz? Czyżby? Chyba tak? No, idealnie. Potrzebuję większej ilości bloków i musimy znaleźć bardziej otwartą przestrzeń. Dobra, teraz czekamy, aż zrespią się creepery. To może ja sobie polatam? Taś, taś, creeper! Ho, ho! Mamy creepery. Poproszę dużo gunpowdera. Ło, całe stado tych creeperów. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Po kolei, nie wszyscy naraz. 21 sztuk, bardzo fajnie. W sumie chyba tyle mi już wystarczy, prawda? A ja! Dobra, mam 22 sztuki, teraz tylko potrzebowałbym trochę papieru. Aha! I też nie wyrzucił. Ja nie wiem, jak ten looting działa, naprawdę.
Dobra, w sumie poszedłbym spać, żebyście coś bardziej widzieli. Dostałem kolejną elytrę, co? Nie potrzebuję aż tylu, ej, wystarczy mi jedna. Musimy znaleźć trzcinę cukrową. Dobra, wreszcie widzę jakąś trzcinę. Możemy sobie zrobić kolejne fajerwerki i lećmy sobie dalej. Zbiorę więcej trzciny, przerabiamy to na kartki i kolejne fajerwerki. 43 to już całkiem dobry wynik, ale przydałby się odrobinę więcej. Okej, mamy 60 sztuk. To teraz możemy wracać do Netheru i znaleźć z powrotem nasz portal, który mamy w Strongholdzie. O, w sumie jesteśmy niedaleko od tamtego portalu. Teraz gdzie był mój portal oryginalny? Aha, mam cię! Wrzucamy kolejne oczy do portalu. Jeszcze dwa. I lecimy klepać się ze smokiem. Zestrzelenie wieżyczek nie będzie większym problemem. Muszę tylko uważać na jego skrzydła. Nie ma co, ekspresowa walka. Dobra, bo nie mogłem trafić. Zostały jeszcze tylko te dwie. Dobra, jeszcze jedna. Mamy to! O, okej. Okay. To tak przy okazji zjem sobie enchantowane złote jabłko. I mam kolejną elytrę. Serio, już jej nie potrzebuję, Minecraft, dzięki. Ła, smoczek zlatuje, halo! Dobra, 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 dobra. A, mi, u, a, i, u. Gdzie odlatujesz? Chodź tu. Dojadę cię moim epickim łukiem. No chodź tu, chodź, chodź. Nie bój się, ja nie gryzę, ja połykam w całości, chodź, chodź. Boisz się mnie? Ty dziadu. Czy ty możesz latać odrobinę bliżej, proszę? Dobra, kurde, też mogę latać, co ty myślisz? Z powietrza cię zdejmę. Ha, ha, ha. Nie ma zlatywania, tak jest. No i tyle. No i tyle ze smoczka. Z moimi OP przedmiotami nie miałeś szans po prostu, co nie? Bye, bye! I smok został pokonany, a my wróciliśmy na miejsce spawna. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Zostawcie masę łapeczek w górę, dajcie znać, jakie ewentualnie datapaki chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Odsyłam do subskrypcji kanału, bo 900 tysięcy subów samo się nie wbije. Widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić suba, szczególnie jeżeli lubicie tego typu odcinki. I ewentualnie link do datapaka również macie w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się i pa pa. Łapka w górę i subek mile widziany.